nie widziałem piękniejszego szlaku. To tutaj jest jak z innego świata. Nie da się przejść dwóch kroków. Zwróćcie uwagę, ile grot jest w skałach. No to sobie poszedłem do groty Trowaty. Oczywiście dałbym radę tędy przejść. Chyba nie chcę kombinować. Czy chcę? Chyba chcę. Słuchajcie, tu jest bardzo parno. Ogromna wilgoć. Gdybyście widzieli, którędy wszedłem, chyba że widzieliście, to tędy. Dobra, wychodzę. Za chwilę dojdę do skrótu, który może się okazać kozią ścieżką. Żadne mapy turystyczne nie pokazują, że tam jest przejście, ale spróbuję, co mi zależy. Może się uda. Jeżeli będzie, to będzie git. A jak nie, no to też fajnie. Przede mną potężny wąwóz, jeżeli się nie mylę. To ja właśnie tą ścieżynką chcę przejść przez niego. Wiecie, na mapie to taki zygzaczek, hop siup. A jak się okaże, że ja mam tu zejść, a tam wejść, to będzie dużo weselej. Jest jeszcze opcja, że pójdziemy w tą stronę, na tą górę. Aż sam jestem ciekawy, coś niesamowitego. Swoją drogą piękna okolica, bomba. Mili Państwo, za mną wyjaśnili mi, którędy mam iść. Ta ścieżka istnieje. Wchodzę już na teren rezerwatu. Oczywiście padło pytanie, gdzie będę spał. No, musiałem troszeczkę minąć się z prawdą, ale tak to bywa, bo tak naprawdę to ja sam nie wiem, gdzie ja jeszcze będę spał. Ścieżka istnieje, czyli warto próbować. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem tu, ale się cieszę. Jest to rezerwat. To jest fajny szlak, który prowadzi wśród zabytków, pięknej przyrody i podobno wielu grot. Chciałbym je zobaczyć. Kto wie, może coś bym sobie zjadł na miejscu, jakby jakaś ławeczka była. Ale jestem podekscytowany. To jest ta dzika Sycylia. Tutaj czas zatrzymał się bardzo dawno temu. Po prostu przyroda. No ja wiem, te kamienie ktoś usypał, ale to równie dobrze mogło być setki lat temu. Po takim szlaku jeszcze nie szedłem. Tu jest po prostu cudownie. Zwariuję. Kochani, ruszajcie się z domu. Naprawdę. Zachęcam. Każdy kontakt z przyrodą jest niepowtarzalny. Nie da się przejść dwóch kroków. Cudnie. Zwróćcie uwagę, ile grot jest w skałach. Niesamowite jest to, że można sobie podejść do klifu. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Nie widzicie tego. Po prostu ten kanion jest zaczarowany. Szczelina bardzo głęboka. Nie widać dna. I zakręca sobie, płynie. To właśnie ta rzeka wyrzeźbiła to piękno. No nierealne, po prostu nierealne. Z takich mniej uroczych rzeczy to byłem już w paru takich grotach małych i wszędzie jest nas i dużo papieru toaletowego. Masakra.
Piękniejszego szlaku. Słowo. Mam za sobą niecałe 2000 km przez niecałe 2 lata. Chorwacja była piękna i były tam cudowne miejsca, ale to tutaj jest jak z innego świata. Coś niesamowitego. Jeżeli będziesz na Sycylii, koniecznie tutaj przyjedź. Szlak nie jest trudny, nie ma dużo przewyższeń, są łagodne, ale jest cudny. Nazwę i lokalizację podaję teraz. Jakby nie ten wszędobylski syf, to byłoby tu naprawdę pięknie. Mnóstwo jest tutaj tych grot. Wręcz bym powiedział, na każdym kroku. Nieźle. Groty Trovata jest troszeczkę z boku, ale pomyślałem sobie, że być tutaj i do groty Trovaty nie iść, to prawie że grzech. Dlatego zasuwam. Ciekawy jestem. 200 metrów, niby niedużo. Ciekawe, czy bardzo w dół. Już troszeczkę czuję kilometry w nogach. To jest trzeci dzień i mam zakwasy. Mam zakwasy przed wyjazdem. Miałem chwilę przerwy, tak po prostu montowałem sobie filmy, nie ruszając się, i są tego efekty. Bolące nogi, ale nic, rozchodzę. No to sobie poszedłem do groty Trovaty. Zamknięta. Nie wiem, o co chodzi. Oczywiście dałbym radę tędy przejść. Ale chyba nie chcę kombinować. Czy chcę? Chyba chcę. Powiedzmy, że było sezamie. Otwórz się. Idziemy zobaczyć grotę Trovata. Na pewno nawalone. O. I co? Tam dalej coś jest? O, pewnie jakby się tam wbić. Coś by z tego było. Idziemy? Kurczę. Czekaj. Słuchajcie, tu jest bardzo parno. Ale po prostu ogromna wilgoć. Od razu czuć, że nie ma wentylacji. Nic, wiem, że wy nic nie widzicie. Ja widzę tylko trochę. Nie będę szedł dalej. No powiem szczerze, gorąco tutaj, żebyście widzieli, którędy wszedłem, chyba że widzieliście, to tędy. Dobra,
wychodzę. Było tam naprawdę duszno i gorąco, ale jak w tropikach, coś niesamowitego, takie stojące powietrze bez wentylacji. Wiecie, jakby w małym pokoju spało 20 osób i zabrały tlen. Takie wrażenie nieprzyjemne. Nawet gdybym chciał być niegrzecznym chłopcem, bo tam by mi nikt nie znalazł. Przecież kraty, te rzeczy, a takich wariatów jak ja jest mało, to niestety nie dałoby się tam wytrzymać. Wychodzę ze ścisłego parku, rezerwatu, klapnę sobie i pomyślę, co dalej. Jak już zauważyliście, postanowiłem podzielić materiał z Sycylii na niedługie, około 10-minutowe fragmenty. Mam trochę czasu i bardzo dużo nagrań. Może ta formuła będzie odpowiednia i będziecie mieli większą chęć, aby codziennie po troszku oglądać moje przygody. Szczerze i serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie, lajki, komentarze, subskrypcje i udostępnienia. Wierzę, że nie będziecie ustawać w swoich wysiłkach, tak jak ja nie ustaję w swoich. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.